Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym naszym programie z cyklu Poznajmy się kandydaci senior roku 2022 w Bielsku-Białej. Pierwszy kandydat to pani Teresa Stawarz. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Pani jest z Komorowic. Tak, z klubu seniora w Komorowicach. Jak tam w Komorowicach rozwijają się seniorzy w swojej akcji? Seniorzy w klubie seniora w Komorowicach rozwijają się bardzo aktywnie. Działamy w każdym kierunku, manualnie, rehabilitacyjnie, śpiewamy, teatr, wycieczki, spotkania na grillu, integrujemy się z innymi klubami, także bardzo aktywnie działamy. Intryguje mnie to sformułowanie manualnie. No, spotykamy się z innymi klubami, wymieniamy swoje doświadczenia. Nie, manualnie, w sensie, że... Manualnie, no, malujemy, wykonujemy różne figurki porcelanowe, z gipsu, wycinami. No, czyli plastyczne jakieś zajęcia. Tak, zajęcia plastyczne też mamy. No i została pani nominowana. Jak się pani czuje jako ten nominowany do nagrody? No, bardzo się, fajnie się czuję po prostu, że mnie doceniono, bo no, rzeczywiście... Było 16, tak? Tak, 16. A w moim klubie po prostu jestem bardzo krótkim stażem, bo tylko rok i parę miesięcy od sierpnia ubiegłego roku. O. Tak. To jak... Nie mogłam się zdecydować wcześniej, ale się zdecydowałam i nie żałuję tego. A to wcześniej była pani w innym klubie, czy? Ja wcześniej po prostu miałam trochę problemów zdrowotnych. Mam je do dzisiaj, ale daję sobie radę, żeby i być tutaj, i dbać o rehabilitację, żeby być sprawniejszą. Czyli aktywnym seniorem jest pani od tego roku bardziej. Tak. No dobra, to te aktywności, które panią najbardziej rajcują a propos... działań, aktywności. Basen, ćwiczenia, śpiew, nordiki. Walki, tak. Mhm. Dziennie 5-4 kilometry robię. Wow! Tak, teraz byłam nad morzem na rehabilitacji, nawet 6 kilometrów wzdłuż morza brzegiem. O proszę, tak. To jest taka możliwość, że do Szwecji się dojdzie? Nie, niekoniecznie. Jest taka możliwość, także moje nordyki zastępują mnie kule, bo niestety nie dam rady poruszać się bez nich. One to są moje przyjaciółki na cały dzień. Aha. No, czyli chodzenie to jest bardzo ważna rzecz, poza tym ta aktywność jest też istotna jakby no, w ogóle na co dzień, prawda? Bo osoby niekoniecznie z jakimiś dolegliwościami, które kiedyś wcześniej są wypadkowe czy powypadkowe, osoby starsze czasami mają problemy z chodzeniem i fajnie było je zmotywować do tego, żeby tak, chodziły. Tak, ja to próbuję robić, no niektórzy się dadzą namówić, niektórzy... rezygnują, bo ja jestem taką osobą chodzącą nordikami troszeczkę po tyle. Nie, czyli nie rozumiem, nadążam. Że pani jest takim liderem nordic walkingowym u tak, siebie tam w Komorowicach? Tak. Jaką macie trasę? No, jak mamy trasę z klubu, to mamy wzdłuż Białki i gdzieś około 3 kilometrów, jak mamy trasę. Super. Jak koleżanki czy koledzy nominowali panią, to mówili dlaczego? Nie wiem. A, to jest tajemnica. Oni, to pani, to moja... musiała się pani naprawdę mocno tam wkomponować w to środowisko, bo to jest rok czasu, tak? Tak, uśmiechnięta, pomagam troszeczkę starszym osobom, bo są wiekiem ode mnie dużo starsze osoby w klubie. To znaczy pomagam im, jak coś potrzebują z moją wiedzą, bo się interesuję prawie wszystkim, coś trzeba załatwić, czy coś doradzić, czy zadzwonić, więc jestem zawsze otwarta na te rzeczy. Pomoc na dłoń. Tak. No nie jest tak, że ta niewidzialna ręka, to także ty. No, nie. Tak, rozumiem. Oczywiście. Pomaga pani wszystkim. A jeżeli chodzi o sprawy związane z tą nominacją, to tak? Czy ta nominacja w jakiś sposób motywuje panią do takiego dalszego działania? Bardzo. No to co teraz się będzie działo w tych Komorowicach? Nie wiem, zobaczymy, ale myślę, że będę się starała utrzymywać tą nominację jak najdłużej. Może mi się uda, że będę seniorem roku. Ta-da! No w tym roku no tak, nie wyszło. Bo to jest tak, że znaczy nominacja już jest bardzo nobilitująca, no bo tak, wiadomo, że to jest w swoim oczywiście. Własnym środowisku najlepiej znanym, ale to jest tak, że w przyszłym roku też można być nominowanym. Tak, no to bardzo by fajnie było. Ja po prostu chcę żyć, no. Jestem osobą, która do ludzi, nie siedzę w domu, w fotelu, jak już to tylko przed spaniem chwilę i tyle. Ja po prostu cały czas jestem w ruchu.
No właśnie, ale są tacy ludzie, którzy są pozamykani w domach, siedzą w fotelach? Bardzo dużo osób jest takich, co ty robisz, ty zwariowała, przecież ty masz chorą nogę, biodro. Ja mówię, że ja nie mam chorej, tylko niesprawną, a to jest różnica. A żeby to usprawnić, to trzeba się ruszać. No, trzeba być aktywnym. Bo inaczej nic z tego nie będzie, jeszcze gorzej. Można w depresję wpaść, myśleć tylko o chorobie. W naszym wieku niektórzy tylko o tym myślą. Choroba, leki, siedzenie i jedzenie. Nie, to nie jest mój sposób na życie. Jakbyśmy ich mieli zmotywować i powiedzieć im, ej, człowieki po drugiej stronie ekranu, a te człowieki, które będą patrzyły na Panią, są teraz tam, to jakby Pani im powiedziała, ej, co? Słuchajcie, będąc na emeryturze, nie trzeba być zgnuśniałym emerytem, trzeba po prostu życie brać szerokimi garściami i iść do przodu. Korzystać z niego ile się da i wyciskać wszystkie soki. Super. Proszę mi jeszcze powiedzieć a propos tych aktywności przyszłościowych. Czy są jakieś koncepty? Coś Pani jeszcze ma w planach takiego, czego jeszcze tam nie robiliście? Na przykład, nie wiem, pogra się sobie w najbliższym czasie w rugby, albo, znaczy strzelam trochę za daleko. Mamy też gry, no tylko ja się tym akurat nie interesuję. Aha. Nie, bo ja mam inne zainteresowania, bo są w karty grają. O. U nas w klubie, tak, tam jakieś tam ale na punkty. Ale nie poker? Nie, na punkty, zeszycik i tak dalej, ale akurat mnie to nie pociąga. No nie każdy musi lubić wszystko. Szachy, szachiści też są? Nie ma szachistów, ale mam naprawdę zajęć tyle, że no, teraz przygotowujemy się do świąt i będziemy brali udział na jarmarku w Komorowicach. Musimy przygotować jakieś tam świąteczne i to rękodzieło, gadżety. O którym od nas pani wychodzi mówi, to wszystko. Czyli te lepione rzeczy, malowane. Tak, stroiki, kartki świąteczne. My w ubiegłym roku też braliśmy udział. Także co roku... No a jak sprzedacie te wszystkie rzeczy, to co z nimi robicie? No robimy sobie na przykład imprezkę. Mieliśmy grilla a, ostatnio za to. Pan Góral był z piosenkami, były piosenki na żywo, śpiewane przez nas też. Także naprawdę aktywnie. Macie bardzo zintegrowaną grupę w tych Komorowicach. Tak, naprawdę. Ale mamy też fajne opiekunki, które zasługą ich jest to, bo ktoś to prowadzi, nie? I no tak. Nas do tego... po prostu mobilizuje i my korzystamy z tego pełną garścią. Brawo Komorowice, brawo Pani Tereso. Dziękujemy Pani za przybycie do studia i mamy nadzieję, że w Komorowicach dziać się będzie jeszcze bardziej w przyszłym roku. Z nominacji może wyniknąć też ciąg dalszy, czyli ta główna nagroda. Niech tak dobrze, będzie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, do zobaczenia.